Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu, bez wyjścia Marcin Celiński, jak widać dzisiaj bez naszego jubilata, bez Radka Grucy, który dzisiaj kończy 16 lat i z tego powodu życzymy mu wszystkiego co najlepsze. Radek urodziny spędza w gronie bliskich, dlatego dzisiaj jesteście Państwo zdani i skazani na mnie. Czekamy na naszego gościa Wojciecha Przybylskiego, który wbrew temu, co widać za moimi plecami, utknął w korku, bo za moimi plecami nie widać warszawskiego korka, ale on zdaje się, że w tej chwili jest. Lada chwila Wojciech Przybylski dojedzie. Program nasz realizuje Iza, a producentką programu jest pani Katarzyna Samocka. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Dzięki temu wsparciu, dzięki Państwu, Reset istnieje. Reset nie ogląda się na reklamy. Reset może pozostawić także okna publicystyczne, coraz rzadsze w polskich mediach, ponieważ publicystyka stała się, jak widać, zajęciem niewygodnym i niebezpiecznym, o czym także ostatnie kadrowe decyzje w różnych mediach mainstreamu, także tego teoretycznie niezwiązanego z PiS-em, świadczą. Proszę Państwa, dzisiaj oczywiście w drugiej części programu zajmiemy się naszymi, naszymi ulubionymi mediami. Sieci na przykład straszy, że będzie trzecia kadencja, a konkretnie straszy w sieci premier Morawiecki, o którym na pewno dzisiaj trochę sobie poopowiadamy, bo ten wywiad Michała Karnowskiego z premierem jest przeciekawy i wielowątkowy. Oczywiście z naszej ulubionej dziedziny, czyli w kwestiach polexitowych, no premier by sobie nie odmówił, żeby nie zauważyć wielkich problemów, jakie Polska ma z Europą, ale do tego oczywiście dojdziemy w drugiej części programu. No niestety nie mamy jeszcze spisanych złotych myśli Jarosława Kaczyńskiego z Forum Ekonomicznego w Karpaczu, ale myślę, że tymi złotymi myślami to bardziej się zajmiemy z Witoldem Beresiem w niedzielnym programie Kraków-Warszawa. Wspólna sprawa. No, na pewno do Państwa przebiło się coś głęboko prawdziwego, a mianowicie stwierdzenie pana prezesa Kaczyńskiego, że kiedy 30 lat temu pojechał do Wiednia, to poczuł taką obcość kulturową i myślę, że tutaj pan prezes jest głęboko szczery, nie wątpię, że ktoś taki jak Jarosław Kaczyński i ludzie jego pokroju w świecie zachodu, w świecie demokracji i wolności czują się zupełnie obco i coś z tego dla nas niestety wynika. Nie wiem, czy pana prezesa przeraził prater i tak, tam jest taki wielki nomen omen diabelski młyn, proszę Państwa, tak, diabelski, ja się nie pomyliłem, tak się nazywa to urządzenie, takie bardzo wysokie, duże, coś go tam śmiertelnie przestraszyło.
Drodzy Państwo, no to w tej chwili damy sobie minutkę oddechu, a zaraz po tej minutce wracamy i rozpoczynamy rozmowę z naszym gościem. Dobre wibracje, szwejące ci wakacje. Przekazujemy wam naszą fascynację światem. No więc zatem, czy pamiętasz, jak gorąco było zeszłym latem? Gdy nad jeziorem piłeś zimny browar z batem, z gorącą kobietą w lesie czy nad rzeką, nad morzem pod kupi opieką, szaloną zabawą, upaleni przez cały czas trawą. Czy pamiętasz ten klimat imprezy do rana? Pamiętasz, jak się czułeś, jak bawiłeś? O na 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 na, o na 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 na. Everyone, and vibration for Ryan. I said goodbyes for everyone, and vibration for Ryan. No i wróciliśmy. Jest już z nami nasz gość, Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight. No i zaprosiłem cię dzisiaj, żebyśmy sobie porozmawiali jak Polak z Polakiem o tych niedobrych Czechach. Zanim przejdziemy do tematów poważnych, to skomentuj proszę nasz spór graniczny, bo okazuje się, jak ustaliło nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że Czesi są nam winni 368 hektarów gruntu jakiegoś. No i dzisiaj wyczytałem, że jest to poważny problem międzypaństwowy, którym się Ministerstwo Spraw Zagranicznych zajmie. Ministerstwo się zajmuje tym problemem od dłuższego czasu. Ale zintensyfikuje, przepraszam. Zintensyfikuje, tak, ale szczególnie w przestrzeni medialnej. Bo to jest istniejący i niezałatwiony jeszcze spór, który związany jest z wytyczeniem granicy, linii demarkacyjnej. Delimitacja była przeprowadzona w latach 90. Komisja wspólna no, stwierdziła protokołem, bo tam jest różnica, bo myśmy dali 1200 hektarów, oni dali 800 ileś i z tego wynika te 368 różnic. Czesi zaproponowali jakąś rekompensatę finansową z tym związaną i sprawa gdzieś tam zdaje się, że była w kategoriach spraw niezałatwionych, a w tej chwili się intensyfikujemy. No tak, jeżeli ma to jakąś służebność polityczną dla partii, a partia ewidentnie próbuje wzbudzać zasłony dymne, wzniecając takie konflikty z Niemcami, z Czechami, no to to jest idealny materiał. Tak? To jest rzeczywiście niezałatwiona sprawa, która ciągnie się latami. To jest jedna z jakichś drobniejszych spraw, chociaż istotnie no, nie jest to mały obszar, a z biegiem lat, jak wiemy, sprawy majątkowe, sprawy o terytorium no, przybierają na wadze finansowo. No, po prostu. Ale to jest mniej niż gospodarstwo brata pana wiceministra Kaczmarczyka. No, właśnie. Więc myślę, że tu przede wszystkim ta wartość symboliczna, to dochodzenie się i to ta symboliczna walka o polskie interesy, no to jest sedno może, sprawy. Może weźmiemy tam gdzieś koło Turowa. Myślę, że koło Turowa to łącznie tak, z tymi wodami podziemnymi. Tak. Ale to nie wiem, jak to się liczy wtedy, bo to już wtedy trójwymiarowo.
Życzymy oczywiście sukcesu naszemu dzielnemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych na wszelkich polach. No dobrze, ale do tematów poważnych. 5 dni temu, jeśli dobrze pamiętam, w Pradze była demonstracja. Szacunki są różne. Od 60 do 100 tysięcy ludzi miało być na placu Wacława. Demonstracja była przeciwko drożyźnie, przeciwko rządowi, a jednocześnie na tej demonstracji pojawiły się hasła antyunijne, antynatowskie. No, czy tu kto w ogóle za takimi demonstracjami stoi i czy tam się szykuje w Pradze jakiś partner dla Orbana i Kaczyńskiego do jakby to powiedzieć, do wstawania z kola? Zadałeś na końcu bardzo istotne pytanie, bo rzeczywiście partie, które stoją za tą demonstracją, na której było rzeczywiście około 70 tysięcy osób, to były partie od siebie tak skrajnie różne, że aż podobne. Znaczy one są na tak dalekich krańcach spektrum politycznego, bo jedni to komuniści, a drudzy to faszyści, że ziemia jest okrągła i oni się spotykają po tej drugiej stronie. Te partie stały za cichym poparciem rządu Andreja Babisza, który był faktycznie partnerem do pewnego stopnia, też wielbicielem polityki Viktora Orbana jako premier rządu czeskiego. Premier, który odszedł w niesławie po wyborach, skompromitowany aferami korupcyjnymi, no i też brakiem skuteczności, jeśli chodzi o walkę z korupcją, a także tak różnymi trudnymi interesami. A obecnie szykujący się do wyborów na urząd prezydenta, bo chce po prorosyjskim Zemanie wejść na ten urząd i zastąpić go, przez co uniknąłby po pierwsze odpowiedzialności karnej za przestępstwo. Prezydent w każdym kraju ma silny immunitet. Tak, immunitet jest wielką walutą dla kilku polityków, których nie musimy tutaj wymieniać, bo są dosyć rzeczywiste nazwiska, no ale Andrzej Babisz ma rzeczywiście sprawy założone przez prokuraturę, z dużym prawdopodobieństwem także przez agencję OLAF nazywane, były przykłady malwersacji. To jest najbogatszy człowiek w Czechach. No i on z poparciem tych partii radykalnych jakoś sobie radził i także nie miał problemu z tym, żeby sięgać i po komunistów zarazem, i po faszystów, a prezentować się jako liberał, zresztą należał do tej liberalnej frakcji w Europarlamencie. Ta jego postawa może zostać teraz może na boku, bo istotne jest to rzeczywiście, że tak wiele osób się zgromadziło. To nie jest łatwe zapełnić plac Wacława w Pradze. 70 tysięcy osób to są naprawdę tłumy. Takie tłumy, które widzieliśmy też w trakcie rządów Babisza, przeciwko jego rządom, przeciwko korupcji, czy za demokracją. Było ich całe szczęście więcej. To były setki tysięcy ludzi, którzy się regularnie zbierali. No ale teraz pojawili się ci niezadowoleni przede wszystkim z polityki rządu konserwatywnego. I to bez cienia ironii, bo polski rząd no to chciałby być konserwatywny, znaczy chciał się nazywać konserwatywnym, nie jest konserwatywnym nawet. Tam jest bardzo przyzwoity premier, natomiast trochę fajtłapa. Taki, który obiecuje, że się zajmie problemami finansowymi, uruchomi nowe pakiety, no i się nie może zająć. I tak obiecuje i ludzie się zaczynają, nie tylko ci, którzy wyszli na ulicę, Czesi się zaczynają denerwować, no bo jeżeli piwo drożeje, bo no, palicho, no tak, o wszystko tak. Inne, ale jeżeli piwo drożeje, no to jest to potencjał rewolucji. Jest coś nie tak. Jest coś zupełnie nie tak. A propos premiera, bo to jakby przypadek sprawił, że akurat przygotowując do drugiej części programu, w którym prezentuję newsy polexitowe, czyli polskich polityków czy publicystów, którzy namawiają wprost bądź ogródkami do polexitu, to wyczytałem ocenę pana profesora Zybertowicza, który w wywiadzie dla sieci... Mabemy? Tak, ten od Mabemy... określił, zdiagnozował problem konserwatywnego rządu w Czechach. W Pradze kanclerz Scholz bardzo komplementował Czechów, którzy sprawują prezydencję i których Berlin stara się przeciągnąć na swoją stronę.
Tu dotykamy ważnego elementu. Premier Czech jest z naszej rodziny politycznej, czyli z PiS-owskiej grupy europejskiej, ale ma koalicjantów z innych grup. Ma więc trudną sytuację i tak jest w całej Europie, rządzą koalicje, które łatwo rozgrywać. Wyjątkiem są Polska i Węgry, gdzie rządy są jednopartyjne, czyli, czyli lepsze. Demokracja jest problemem, to jest zgniłe kompromisy. Z jedną partią zawsze się lepiej działa. Ale powiedz, bo powiedziałeś, że to jest całkiem rozsądny człowiek, no to co on robi w jednej grupie z PiS-em? No, to co Cameron robił, były premier Wielkiej Brytanii, no też fajtłapa, no Brexit ogłosił, znaczy zrobił referendum. No to, chcesz powiedzieć, że konserwatyści i reformatorzy to są fajtłapy? No przyzwoici konserwatyści okazują się w dzisiejszym świecie wielkimi fajtłapami. No i dają pole radykałom. To się mniej więcej wydarzyło z PiS-em, tak? Znaczy konserwatywne frakcje, które były wokół, no nie dały rady, no słabe były. No i na to miejsce weszli ci, którzy się tam przebierają w konserwatystów, no są tacy prawicowi bolszewicy. Znaczy, no wiem, w sensie oni dyktują nie zasady i prawa, tylko i niczego tam ostrożnie nie robią, tylko to są radykałowie, którzy używają pewnych frazesów, takiej stylistyki językowej, która ma im przykleić taką łatkę właśnie w wartościach i tak dalej. No, Fiala jest politykiem, który, no właściwie jest profesorem, zacznijmy od tego. Zybertowicz też, tak, żeby bronić honoru profesorów. No właśnie, Fiala raczej broni. Rozumiem, że... No tak, nie, ale, no okej, okay, przepraszam. Z innych dziedzin. Jest tego rodzaju politykiem, no jest konserwatywny. Należy do tego ECR-u, czyli frakcji, która tak naprawdę na wniosek Brytyjczyków i właśnie we wspólnocie z PiS-em postanowiła zdezerterować od Hadecji, a potem się zrobił z tego Brexit i PiS de facto został na lodzie w Europejskim Parlamencie, bo już nie miał z kim być tak naprawdę. Teraz jest największą partią w tej frakcji, ale w tej frakcji nikt inny nie chce być. No i Fiala objął rzeczywiście ten urząd po polityku i po stylu rządów, który był absolutnie odwrotnym odbiciem, ale w krzywym zwierciadle Babisza, o którym wspominaliśmy, który prowadził bardzo chybotliwą politykę, kłamał jak najęty, był zorientowany tylko na biznes. Jego sloganem wyborczym było róbmy biznes, a nie politykę. Znaczy chodziło mu o to, żeby jak najwięcej do jego kieszeni biznesowej trafiało z pieniędzy publicznych. No i tutaj mamy Fialę, który mówi o wartościach, który zapunktował u mnie tym, że namówił razem z Janson, to też jest oryginał, były premier Słowenii, jednak Morawieckiego i Kaczyńskiego, żeby pokazali, że się dystansują od Orbana. To była ta wycieczka do Kijowa. No, to był ważny gest. Cokolwiek tam śmiesznie wyglądali jak flip flop, prawda, na tej mównicy w Kijowie, jak się nie mogli dogadać, kto na nim, przy niej ma stać, Kaczyński z Morawieckim, ale sam gest polityczny był bardzo ważny, bo podkreślał ten dystans od polityki najbardziej prorosyjskiego przywódcy w środkowej Europie. I Fiala de facto firmował taki zwrot i była pewna nadzieja, że on ten PiS trochę przyciągnie, no, ale jeżeli czytamy poważnie tutaj analizy, prawda, profesora Mabeny, to myślę, że PiS chce pokazać, że Fiala jest właśnie też słaby, że jemu może się nie udać i że to oni są właśnie ci nasi polscy pisowcy, tacy silni. Ale powiedzmy sobie o nastrojach czeskich, bo tam się pojawiły na tej demonstracji także poważne zarzuty związane z tym, że Czechy nie powinny się angażować w pomoc Ukrainie. Były zarzuty, że tam powiedzmy z tymi dostawami broni to nie należy przesadzać. Pojawiły się wyraźne akcenty prorosyjskie, mówiące o tym, że po prostu trzeba się ułożyć z Putinem i nie oglądać na resztę świata, na pewno na Ukrainę. Jak wśród Czechów, jaką nośność mają tego typu postulaty? No, Czechy po pierwsze to nie jest Praga. My mamy często takie wyobrażenie,
Republiki Czeskiej przez pryzmat książek, które czytamy, a to są często książki o Pradze, a nie o... No jak się jedzie do Pragi, to już się całe Czechy zwiedziło. Bardzo dobrą pozycję polecam, najnowszą książkę Michała Zabłockiego, naszego kolegi też w Wisegradnicy, byłego dziennikarza, korespondenta właśnie w Czechach i w Węgrzech, który to demistyfikuje. Warto przeczytać, że to nie jest do końca taki raj. I tam jest ta karczma, taka jedna grupa cała społeczna, czy szeroki przekrój właśnie grup społecznych, które głosowały na Zemana, prorosyjskiego polityka. Wtedy, kiedy jako premier wprowadzał Czechy do Unii Europejskiej, nie był taki prorosyjski, ale okazało się, że on przede wszystkim wolał flirty z Rosją i z Moskwą i z Chinami. No i to jednak ponad 50% społeczeństwa na niego głosowało, nie miało z tym problemu. Czesi też są tradycyjnie niechętni w ogóle jakimkolwiek dużym siłom politycznym, niechętni byli też stacjonowani wojsk, obojętnie jakich, sowieckich przede wszystkim, ale także amerykańskich. Więc pewna obawa wobec zakusów dużych sił politycznych, mocarstw, bycia pionkiem w rozgrywkach mocarstw jest bardzo silnie obecna w Czechach. Na tym polu można też zrozumieć, że są tacy, czy to gracze, ale też emocje polityczne, emocje społeczne, które mogą być wykorzystywane w charakterze właśnie takiej nagonki na Stany Zjednoczone, no i mówienie, że to akurat no ta Rosja to też jest nasz słowiański, prawda, jakiś bratni naród i powinniśmy o nich dbać. Z tym, że nie uważam, że to jest dominujące w Czechach. Po pierwsze, Czesi nie tylko mają jedną z największych diaspor w środkowej Europie z Ukrainy, bardzo o nich, o Ukraińców dbają. Owszem, mają też całą grupę ludzi pochodzących z Rosji, którzy przyjechali z kapitałem nowobogackich, którzy się osiedlili w Czechach czasów transformacji, tam Karlowe Wary, tam na zachód od Pragi. No to jest taki, prawdę mówiąc, to jest tak piękne miejsca, że dla ludzi, którzy mają pieniądze, a mają też sentymenty do właśnie takich środkowej Europy, Rosjanie najwyraźniej mają, w końcu tam Czechach na czołgami jeździli, tak to demonstrowali to, kilkukrotnie ten sentyment. No tak. Więc to tam jest taka grupa Rosjan, ale Ukraińców i o też perspektywę prozachodnią Czesi dbali nawet za poprzedniego rządu. I nie mówię tutaj o politykach. Czechy nie są państwem, w którym decyzje jakiegokolwiek prezesa, a nawet premiera znaczą tak dużo, bo ten proces demokratyczny jest zachowany. Instytucje broniły się i bronią demokracji nadal przed zakusami takich autorytarnych polityków. Podczas poprzedniej kadencji Czechy wymeldowały jednak wielu rosyjskich dyplomatów, bo rosyjskie agentury tak naprawdę gnieżdżą się w ambasadach w środkowej Europie. No, mieli tam taki, powiedziałbym, mocny powód. Mieli mocny powód, bo były też wybuchy sprowokowane przez agentów GRU, jak się potem okazało. To było wokół też sytuacji Skripala, otrucia Skripala. Czesi zdecydowanie zareagowali też i zawsze pomagali Ukrainie jako państwo i jako też społeczeństwo. Mają też jedną z najbardziej prężnych organizacji pomocowych społecznych, to jest Człowiek w Potrzebie, Człowiek w CISLO, zorganizowanych jeszcze w latach 90. świadczących taką pomoc kryzysową wszędzie na świecie, ale w Ukrainie także. No i nie tylko nie poprzestali na Rosji, ale zadarli jako jedni z pierwszych w środkowej Europie z Chinami, jawnie i bardzo, bardzo twardo popierając Tajwan, popierając niepodległość wyspy, ale też myśląc intratnie, to znaczy szukali możliwości nowych kontraktów i fabryk i związków partnerskich z Tajwanem, dlatego że są jednym z wielkich zapleczy produkcyjnych, zresztą jak Polska też, niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Motoryzacyjnego, tak. I może tutaj kończąc, nawet takie dosyć duże demonstracje nie zmieniają kierunku czeskiej polityki i nie spodziewam się, że one wpłyną radykalnie, ale będą zawsze takim elementem destabilizującym i takim elementem pewnie na nieszczęście folkloru, można powiedzieć, też czeskiej sceny politycznej. Dowodem pewnego pluralizmu, trzeba się z tym pogodzić, takie ruchy też tam są.
ale też ostrzeżeniem, że prorosyjska agentura, bo tam też są pewnego rodzaju, no to są podsycane głosy przy pomocy ludzi, którzy są głęboko osadzeni jako agenci czy wpływu, albo powiązani z interesami wprost Kremla i Moskwy, albo są to pewnego rodzaju takie zaszłości, nigdy nie rozpoznane, jeżeli mówimy o starszym pokoleniu, i które zostało porzucone niejako w tym procesie transformacji, i nie został przeprowadzony bardzo gruntowny proces edukacji, a nawet reedukacji obywatelskiej ze ścieżek prosowieckich na ścieżki bardziej demokratyczne. A to chyba problem całej Europy Środkowej. Absolutnie. Właściwie całej Europy, poza nielicznymi krajami, które świadomie to robiły. Ale z pewnością tak. No ja pamiętam jakiekolwiek lekcje sensowne, lekcje edukacji obywatelskiej, gdzieś tak do momentu, kiedy wchodziliśmy do Unii, a potem w szkołach średnich ten temat w ogóle zamilkł, nie mówiąc już w ogóle o przyszłości, o późniejszych pokoleniach, prawda, i osobach dorosłych. Podczas gdy wiele krajów, które szanują, dbają o demokrację, no jak Niemcy, ale też Skandynawowie, Duńczycy, Szwedzi, mają cały system, który wspiera tak naprawdę obywatelskie rozmowy, spotkania, spędzanie czasu w duchu budowy demokracji. To jest coś, co wydaje nam się obce. No, jakby to od razu się kojarzy z komunistycznymi jakimiś tam obozami reedukacyjnymi, ale w gruncie rzeczy funkcja jest bardzo podobna, tylko akurat nie w duchu narzucania pewnych wartości i rozmowy o systemie politycznym, tylko kultywowania i wzrastania w naturalny sposób demokracji i demokratycznych procesów. Mówisz, że Babisz szykuje się do wielkiego powrotu. No, na pewno. No i jak to wygląda? Czy to jest przesądzone? Bo ja czytałem różne opinie. Niektórzy twierdzą, że on w zasadzie zdmuchnie konkurencję. Ma najsilniejszą kartę i na pewno w pierwszej turze będzie faworytem. A potem zobaczymy, bo kiedy stanie w szranki z kolejnym kandydatem opozycji, czyli demokratycznej, prozachodniej stronie, było trudno dotąd pokonać i Zemana, i może rzeczywiście być im trudno pokonać Babisza, a w dodatku mają taki kłopot, że ich najsilniejszym kandydatem jest człowiek o skomplikowanej przeszłości, generał Paweł, z jednej strony wysoki oficer NATO, jako czeski żołnierz, no a z drugiej strony wcześniej uwikłany w współpracę w ramach komunistycznych Czech, tym agenturalnym, no i to, stoi to na przeszkodzie. No ale zdaje się, że w przypadku ekspremiera, a kandydata na prezydenta, także mamy mocne korzenie w komunistycznych służbach słowackich. No, on sobie wybrał Czechy jako pewnie fajniejsze miejsce do życia, ale... To jest przykład niewątpliwego sukcesu Słowacji, z którym raczej większość Słowaków się nie zgodzi. Sukces, no ale także mamy rzeczywiście... Babisz był agentem. Tylko, że to nie przeszkadza elektoratowi, który jest gotowy na niego głosować. A w ramach rozproszonej, czy niejednorodnej, może tak, niejednorodnej opozycji, kwestia przeszłości generała Pawła jest dla niektórych problemem, z którym na koniec dnia się prześpią, no ale nie będą bardzo entuzjastycznie go popierali na początku. Nie są w sobie wskrzesić, rozumiem, jakiegoś ognistego entuzjazmu. Natomiast jest to jeden z, no, tak jak mówię, oficer NATO, generał, wyjątkowo zasłużony i też ceniony przez opinię publiczną i w życiu publicznym, jako ktoś, kto zajmuje zdecydowane stanowisko także eksperckie, wie, na czym polega obronność, a Czesi, mimo pewnie wizerunku, jaki mają w Polsce, są bardzo świadomie budują swoje struktury obronne, w tym przemysł obronny, podejmują ten temat, no, aktywnie też starają się o adresowanie komunikatu na temat istotności, wagi NATO do nowych pokoleń. No i to już też się pokazuje
nowych pokoleniach poparcie dla NATO, poparcie dla Unii Europejskiej zmienia się stopniowo. To starsze pokolenie, to i wychowane z jednej strony na ideach nostalgii za komunizmem, a z drugiej strony na takim prawicowym libertarianizmie ufundowanym przez Wacława Klausa, byłego także prezydenta po Wacławie Havlu, którego syn zresztą należy do tej prawofaszystowskiej grupy organizatorów także tego marszu, to no, on jednak budował tożsamość Czech na kontrze do zachodniej Europy, czyli on był bardziej takim pisowcem czeskim. Słuchaj, a Morawiecki ogłosił, premier Morawiecki ogłosił kilka dni temu, że wracamy do rozmowy z Viktorem Orbanem, no i że wracamy do formatu Grupy Wyszehradzkiej. I teraz właśnie pytanie, bo że Morawiecki bardzo dobrze się rozumie z Orbanem, to jest oczywiste i to w ogóle strasznie musiało go boleć, to chwilowe, wymuszone ochłodzenie stosunków. Natomiast czy w Czechach są partnerzy do takiej Grupy Wyszehradzkiej? Już nie mówię do takiej, która budowałaby polskie Międzymorze, bo tutaj chyba nigdzie partnerów nie ma, ale popraw mnie, jeśli się mylę, bo być może gdzieś są. Natomiast czy ekipa prodemokratyczna, czy ekipa Babisza potencjalnego, to są partnerzy do jakiegoś takiego budowania na nowo tej grupy, no z ostrzem wymierzonym raczej w Europę niż gdzie indziej. Nie wiem, od czego zacząć. Może zacznę od tego, że Grupa Wyszehradzka została porwana z jednej strony przez Orbana właśnie i Kaczyńskiego, i zredefiniowana przez nich, właśnie zredukowana przez nich do jakiegoś takiego takiego potworka, który ma służyć biciu w Europę, a nie biciu się o coś w Europie. Natomiast wcześniej była bardzo i pewnie będzie, bo to zawsze zależy od konfiguracji rządów. Co ciekawe, właśnie tak mówi Morawiecki, że to wszystko zależy od konfiguracji, kto rządzi. Nie, tu się zgodzimy z premierem. I wtedy no, Grupa Wyszehradzka bywa, że odżywa niczym zombie. W takiej konfiguracji, jaka jest obecnie, Morawiecki, ja to zresztą napisałem w Politico, też w Onecie, w kwietniu, kiedy Viktor Orban wygrywał wybory, było dla mnie jasne i dzisiaj to jest już też oczywiste dla wszystkich, że nie ma powrotu do współpracy polsko-węgierskiej, właśnie dlatego, że nie, że politycy by sobie tego nie życzyli, bo że społeczeństwa sobie tego nie życzą. Węgrzy może mają jakąś taką nostalgię do Polaków, no bo nikt ich nie kocha, to przynajmniej Polak, Węgier, dwa bratanki, to może Polacy przynajmniej. Tomasz Sakiewicz pojedzie tam. No, może. Zademonstruje miłość. Niech zostanie, tak, jest miło tam, fajnie. Z drugiej strony, no, Polacy rozumieją, że Węgrzy są prorosyjscy. Już nie tylko jako cyniczna gra Viktora Orbana, tylko Orban zmienił społeczeństwo węgierskie. Społeczeństwo węgierskie, które było w jednym obozie, kiedy wchodziliśmy do NATO, do Unii Europejskiej, ale jeszcze ważniejsze, no, kiedy oni walczyli z 56, walczyli przeciwko sowieckiej inwazji i Polacy okazywali solidarność. To jest zupełnie inna sytuacja dzisiaj i Polacy to wiedzą. To dotarło do wyborców PiS-u i dotarło do wyborców obozu demokratycznego w Polsce. Z Czechami i ze Słowakami nie ma na razie tej współpracy, bo oni są rozczarowani do Polaków, którzy wybrali najmniej istotnego partnera w całej Grupie Wyszehradzkiej, mimo że to Polacy mają największy handel z Czechami i z Niemcami. To jest najpierw Niemcy, potem Czechy. Węgrzy są na jakimś dalekim miejscu, mało istotni w naszych relacjach gospodarczych, w budowaniu polskiego kapitału albo polskiego dobrobytu, prawda? I nie dość tego, jeszcze nas wykiwali parę razy po drodze, no. To Czesi stwierdzili, no, że nie będą z Polakami, prawda? Robili niczego zbyt pochopnie przynajmniej,
dlatego że my się zachowujemy nieracjonalnie, znaczy nasz rząd zachowuje, powoduje, że Polska się zachowuje nieracjonalnie, wbrew interesom narodowym, które powodowałyby jakieś kroki zbliżenia z Czechami. Andrzej Babisz był takim sympatykiem Viktora Orbana, ale on akurat paradoksalnie mógł się dogadywać najchętniej z Morawieckim, no bo obydwaj robili w dużych pieniądzach, nie mieli takich kompleksów jak ma Orban, który dopiero tych pieniędzy teraz dochodzi, prawda, z Unii Europejskiej, no ale mu zakręcili ten kurek. I obydwaj panowie byli ze świata finansów i dosyć cynicznie podchodzą do świata polityki. Ten Orban im też nie pasował, a myślę, że Mateusz Morawiecki zresztą to udowodnił kiedyś w wywiadzie dla, o mój Boże, niemieckiej prasy, no, chyba w pierwszym roku swojego urzędowania, mówiąc, że Polska i Węgry to nie to samo, bo proszę popatrzeć, no Węgry to jednak kradną, korupcja tam jest, a Polska nie. No to trzeba powiedzieć, że te poziomy, jeżeli nawet mówimy, że jesteśmy zainteresowani, jest to temat naszych rozmów i oburzenia publicznego, no na Węgrzech nawet nie. Po prostu jest to część, element systemu, zupełnie gdzie indziej. Więc ta jakaś polityczna współpraca, czy takie partyjne pokazywanie się panów w świetle reflektorów, że tutaj stoimy razem, to może być pewien, to mogłaby być jakaś nadzieja dla jednego lub dla drugiego, ale moim zdaniem ten wywiad Mateusza Morawieckiego z weekendu, czy z poniedziałku, to jest raczej taki próbny balon, przetestowanie, czy Polacy już są gotowi na jakieś ewentualne żeby zmiany. Się przeprosić, tak. Tak, żeby się myślą. Przeprosić i tak dalej. Myślę, że Polacy nie są na to gotowi. No oczywiście to pokażą ich wewnętrzne, znaczy rządowe wewnętrzne sondaże, które na pewno zamówili, czy jakieś grupy fokusowe, żeby zobaczyć, jaka jest reakcja. No ale Viktor Orban coraz w polskich wiadomościach no, dowodzi tego, że jak nie drzwiami to oknem próbuje zabezpieczyć interesy przede wszystkim rosyjskich oligarchów i swoje. No na to Polacy nie dadzą przyzwolenia. Tak, proszę Państwa, ja widzę w podglądzie u siebie w komputerze, że są już pierwsze doniesienia agencyjne o śmierci królowej Elżbiety II, o czym Państwo na czacie rozmawiają. Dzisiaj sobie przypomniałem, że ponieważ wczoraj Elżbieta II po raz ostatni nominowała premiera, to przypomniałem sobie, że pierwszym premierem, którego nominowała, to był Winston Churchill w swoim drugim podejściu do premierostwa, czyli to jest, proszę Państwa, coś, czego najstarsi górale nie pamiętają już. To jest epoka, która się dzisiaj skończyła w jakiś sposób. Ale wracamy do naszych środkowoeuropejskich spraw, gdzie nie mamy już monarchii od dłuższego czasu. Jakkolwiek poniekąd rozmawiamy o pewnej monarchii, która nas łączyła, konkretnie habsburskiej. No, niektórzy też mówią, że tradycja to taka zinstytucjonalizowana korupcja, a Viktor Orban właśnie uważa, że już będzie rządził wiecznie. Ja myślę, że to w okolicach drugiej kadencji ten syndrom pojawia się u większości polityków na świecie, że oni już tak jak mają drugą kadencję, to dochodzą do wniosku, że to już jest dożywotnio i trzeba się tylko troszczyć o zdrowie, żeby jak najdłużej rządzić. No życzmy tego wszystkim rządzącym. No z jakimiś... Mówię, żeby popełniali takie błędy. Żeby tak myśleli, tak. To tu się zgodzę, bo się trochę przestraszyłem. Bo mówisz, powiedziałeś z pewną nadzieją, że Grupa Wyszehradzka może się odbudować w tym takim dobrym kształcie, ale jak na razie tej perspektywy nie widać, zależy to od rządów. No, Viktor Orban siedzi pewnie, tak? Nawet zjednoczenie opozycji nie pomogło, odniósł bardzo wysokie zwycięstwo. Wiemy, co zrobił, w zasadzie zrobił wszystko, żeby to zwycięstwo odnieść. My mamy tutaj miłościwie panujących Kaczyńskiego z Morawieckim, bądź jakimś następcą Morawieckiego, bo tam się zdaje się cały czas to waży, no ale też nie mamy wątpliwości, że w przyszłym roku, jak będą wybory, to PiS da nam wszystko, co jest możliwe i co niemożliwe, żeby je wygrać. Sytuacja w Czechach, no
tak podkreślasz to, że niezależnie od wyniku, to oni jednak myślą trochę inaczej i u nich są procedury demokratyczne i instytucje mogą się bronić. No my Orban już dawno swoje instytucje zlikwidował, my w zasadzie też. No to porozmawiajmy jeszcze przez chwilę o tej Słowacji. A Słowacja co? W Słowacji mamy chybotliwy rząd, złożony z koalicji, ale daje radę. Ach, te rządy koalicyjne, że tak powiem, za profesorem Zybertowiczem, to na, zło. Tak, no na pewno by chciał Budapeszt w Warszawie. A Słowacja jeszcze 2 lata będzie rządzona przez obecny układ, który najwyraźniej się nie posypie. Doszło do pewnych przetasowań. Lider największej partii najpierw ustąpił ze stanowiska premiera, potem został ministrem finansów. Potem się wycofuje tutaj już na skutek też presji ze strony koalicjantów, no bo jest nieprzewidywalnym, to jest jeszcze inna osobowość, nie do porównania tak naprawdę. Igor Matowicz jest zupełnie kimś innym w porównaniu z tymi pozostałymi politykami, których omawialiśmy. I wydaje mi się, że można powiedzieć, że rząd przetrwa, ale opinia publiczna, jej badania wskazuje jasno, że następnym faworytem jest Robert Fico, łącznie z drugą partią, która składającą się też właściwie z tych samych ludzi, którzy rządzili poprzednio, której liderem jest Peter Pellegrini, następca Fico w ramach tej samej partii, oni się potem rozeszli, ale tworzą taki duet partii socjalistycznej, czy ogólnie rzecz biorąc partii skorumpowanych, pal licho i teologię. Znaczy oni się wsławili przede wszystkim tym, że no, pogłębiali tylko związki mafijne, na kanwie których też doszło do morderstwa z Jana Kucjaka, dziennikarza słowackiego. I ich partnerem, podobnie jak w Czechach, będą faszyści. Partia wprost faszystowska Mariana Kotleby, która radzi sobie dużo lepiej niż takie partie w innych państwach na Słowacji. No, do wyborów już oczywiście dużo czasu, ale nie rokuje to zbyt dobrze na chwilę obecną. No, chyba że Słowacja poradzi sobie z tymi kryzysami, przede wszystkim energetycznym i gospodarczym, inflacją, i rząd pod przywództwem Hegera będzie no, w jakim sensie stanie się wybronić. Ale nie potrafił zdobyć większości, mimo że ma większość składającą się z tych partii, by pozbawić immunitetu Roberta Fico, który ma zarzuty prokuratorskie, miał trafić de facto na ławę oskarżonych i no, z poważnymi obciążającymi dowodami, już pomijając to, że żaden polityk nie byłby politykiem w wielu krajach, mając takie zarzuty, ale no, też nie pozostawałby na wolności. Więc Słowacja jest, dzisiaj prowadzi najbardziej prozachodnią politykę, ale niekoniecznie pozostanie tak prozachodnia w perspektywie wielu następnych lat. Tak naprawdę powiedziałeś, że PiS zrobi wszystko, żeby wygrać, ale jeżeli oni już teraz to robią i pokazują desperację poniekąd w tych krokach, które podejmują, by mobilizować własny elektorat, czy koncentrują się na tym najbardziej twardym jądrze, które nie jest takie duże, to istnieje pewien cień szansy, ja powiedziałbym nadziei nawet, na to, że oni przegrają te wybory za rok i Polska odzyska rolę, dzięki której Grupa Wyszehradzka w ogóle miała znaczenie w polityce europejskiej. No bo właśnie chciałem cię dopytać, skąd twój optymizm, że ta Grupa Wyszehradzka jest do zreanimowania? Mamy stabilną sytuację węgierską, stabilną niestety w sposób mało korzystny dla tej wizji. Mamy niestabilną sytuację Czechy-Słowacja, no i nawet jeżeli w Polsce nastąpiłaby zmiana władzy, to będzie ta następna władza też nie będzie szczególnie stabilna, ponieważ instytucje są przejęte przez PiS, więc tutaj mówiąc kolokwialnie, rumakowania nie będzie.
tylko że Wyszehrad, współpraca wyszehradzka tylko w części opiera się na współpracy rządów. No, widzimy, że to kiełkuje też po stronie liberalnej. Jest to Zrzeszenie Wolnych Miast, które się rozlewa. Jest tym przykładem dobrego, pozytywnego przykładu współpracy środkowoeuropejskiej, wyszehradzkiej de facto, bo to był pakt czterech miast, czterech stolic wyszehradzkich, zaczętych przez Budapeszt, Warszawę, ale dla odwrócenia właśnie tej tendencji, pokazania, jak wiele osób, które się interesuje i zajmuje środkową Europą, tak naprawdę chce środkowej Europy w pełni zintegrowanej i wzmacniającej Unię Europejską. Co więcej, pokazują to sondaże opinii publicznej przeprowadzone co 5 lat przez Instytut Badań Społecznych IWO w Bratysławie na zlecenie Funduszu Wyszehradzkiego, który o dziwo w zeszłym roku pokazuje trend w stosunku do poprzednich 5-10 lat, pokazuje nie tylko wzrost rozpoznawalności grupy, no to nic dziwnego przy tym wszystkim, co się działo w mediach i wokół Orbana i Kaczyńskiego, ale też zwiększone oczekiwania do tego, żeby Grupa Wyszehradzka miała pewną sprawczość i funkcjonowała, i to współpraca funkcjonowała. Podczas COVID-u trzeba powiedzieć, że w Unii Europejskiej przecieraliśmy szlaki, tworząc nieformalne grupy cyfrowej wymiany informacji na temat radzenia sobie z kryzysem. To uczenie się, ta właściwie innowacyjna część Wyszehradu jest niesamowita i nawet niesamowita z punktu widzenia rozwiązań zachodniej Europy. Znaczy Wyszehrad był kiedyś przedszkolem Unii Europejskiej, dzisiaj jest trochę inkubatorem pewnych polityk, no niestety teraz złych, ale też sposobu radzenia sobie z tymi złymi politykami, bo te trendy nieliberalne no nie są zamknięte w szklanej kuli tutaj w środkowej Europie. To są Stany, to są Indie, to jest wiele innych krajów, no są za chwilę być może Włochy, więc te sposoby radzenia sobie na gruncie środkowoeuropejskim, też we współpracy między krajami, to też jest ten przykład pozytywnego Wyszehradu, ale bardzo pragmatycznie zwycięstwo innej opcji niż PiS-owska w Polsce spowoduje między innymi powrót Polski do, już nie chcę powiedzieć należytego, ale w miarę naturalnego miejsca, szczególnie po Brexicie w Europie, jako państwa średnio dużego, z dużymi oczekiwaniami partnerów do ogarniania tego bałaganu środkowoeuropejskiego i z dużym potencjałem wpływu na partnerów środkowoeuropejskich. Nie wytrzymam, no, ale jak my mamy ogarniać bałagan w środkowej Europie, skoro średnio sobie radzimy z własnym bałaganem, a nawet zaryzykowałbym tezę, że w tej Europie Środkowej, która między innymi ta grupa powstała przy okazji, no bardzo aspirowała do tego świata demokracji liberalnej, do świata zachodu, po prostu to się nie przyjęło. No spójrzmy na każdy kraj z osobna i mamy problem. Wydawało się, że nie ma problemu z implementacją systemu, no ale ten system okazał się być dosyć kruchy dzięki tym różnym partiom populistycznym, które poprzejmowały władzę w konkretnych krajach, zdestabilizowały system bądź stworzyły antysystem, tak jak Orban. No tak, no ale to Orban jest takim przykładem państwa, które się nie zreformowało od 1956 roku i Orban dalej pogłębia te struktury władzy, zachowuje właśnie ciągłość pewnej kultury politycznej z takim systemem wodzowskim i paternalizmem. Po prostu, bo Węgry nie przeszły nigdy dużego kryzysu politycznego, tak jak Polska. Tak jak zresztą Słowacja poniekąd na kanwie afery, o której mówiliśmy, mafijnych powiązaniach i teraz zabójstwa Fico, takiego wstrząsu. No, Czesi też takich wstrząsów ostatnio nie przechodzili, ale wykazują się dużo większą odpornością, jeszcze raz powiem, na trendy globalne. To nie jest partykularna sprawa. Ja wiem, tylko że jeżeli mówimy o tym, no to ten trend globalny ma taki większy efekt w państwach peryferyjnych, no bo Stany Zjednoczone były w stanie przeżyć Trumpa i były w stanie korygować Trumpa, mimo wielkiej władzy prezydenckiej w Stanach. To tam instytucje wyraźnie go ograniczyły. Podobną sytuację mamy w większości krajów tych ugruntowanego Zachodu. Natomiast w żadnym z krajów Zachodu nie znajdziemy przypadku, w którym przez dwie kadencje można zdemontować, nie wiem, system sądownictwa. Można zdemontować system sądownictwa. No ale nikt tego nie zrobił. Ale chcę powiedzieć, że można zdemontować. No, zresztą moim zdaniem on jest do przywrócenia po prostu do stanu pierwotnego, unieważniając te zmiany, które były
wprowadzone. I co więcej, będzie to bardzo dobrze umotywowane z poparciem społecznym i poparciem społeczeństwa obywatelskiego, jeżeli przypomnimy sobie akcję Wolne Sądy i to, co się wydarzyło i było na pierwszych stronach najważniejszych gazet na świecie. Nie dlatego, że mamy być teraz dumni i wspomnienia sobie budować, tylko pamiętajmy, że społeczeństwo obywatelskie polskie okazało się być tym kołem zamachowym demokracji, które wiele demokracji by chciało mieć. Tak? Mówię o francuskiej, brytyjskiej, tak? No, brexitowcy, czy ci, którzy chcieli zostać, chcieliby mieć tak prężne organizacje. Nie mówię, że udało się obronić w pełni sądy, ale udało się właściwie doprowadzić do tego, że sędziowie nie są w pełni podporządkowani jako osoby. Można było sobie wyobrazić system, który jest złamany i podporządkowany Ziobrze. Patrzę no trochę jak optymista z pesymistą, któremu pesymista mówi, że tak gorzej jest, że już... Ja jestem umiarkowanym optymistą. Że może być jeszcze gorzej, tak? To bo optymista tak mówi. I wydaje mi się, że może być, że mogło być dużo gorzej niż jest i ja mam jednak wiarę i przekonanie, po pierwsze, w siłę polskiego społeczeństwa, zresztą to jak Polacy zareagowali teraz, w przeciągu tego półrocza, to pokazuje, nie tylko patrząc na przeszłość, ale pokazuje, jak silnym i silniejszym od państwa jesteśmy społeczeństwem. A zasadą tej liberalnej demokracji jednak jest to, że państwo budowane jest przez społeczeństwo, przez związki żywych ludzi i ich organizacje. No tak, tylko że my mamy przypadek bytów równoległych, to znaczy państwo sobie coś tam robi, to państwo zdominowane przez PiS, a społeczeństwo poszło własną ścieżką w bardzo wielu sprawach. Więc to są byty równoległe, wiesz, bo jednak w demokracji liberalnej to jest jeden byt, to znaczy społeczeństwo buduje państwo, a my tu mamy gdzieś państwo coraz słabsze, rozsypujące się, ale które idzie jedną ścieżką i społeczeństwo, które tak jakby abstrahując od państwa radzi sobie lepiej bądź gorzej z różnymi problemami. Nie, na to wszystko patrzę jednak jako na całość państwa. Nie rozróżniałbym między rządem a... No ja widzę różnicę. Nie dlatego, że rząd jest tym samym co społeczeństwo, tylko że państwo to jest całość. I znowu tutaj podniósłbym tą kwestię Polaków i ich samoorganizacji, także tej oddolnej i też wielu innych przykładów, w których nawet albo mimo, że rządzi PiS, to wiele rzeczy się jakoś tam udaje. No, w sensie mimo, samo, właśnie to kluczowe, mimo, kluczowe no, słowo. No, ale to na tym polega demokracja, że nie zawsze rządzą dobrzy ludzie. No. Słuchaj, zastanawiam się cały czas jeszcze nad tą grupą wyszehradzką. Zakładając, że ona jakoś ma się zreanimować, to gdzie jest ta oś, ten interes, który te kraje skłoni do powrotu do współpracy? No to jest kilka punktów. Jeden i ten najważniejszy punkt to jest bezpieczeństwo. Na tej linii, bo jakby identyfikacja, gdzie stoimy, gdzie idzie świat i po której stronie się opowiadamy, co z tym robimy. Tutaj jest wyraźna oś współpracy Polski i Czech. Nawet jeżeli ten polski rząd tego nie realizuje w pełni, nie rozumie i nie realizuje w pełni, to Polska i Czechy stoją jako przedłużenie osi z państwami bałtyckimi. Doskonale i tak samo definiujemy większość zagrożeń, mamy potencjał współpracy, który nie jest do końca zrealizowany. No ale tu mówimy, że po prostu to jest zmarnowana szansa obecnych rządzących. I te dwa państwa są najsilniejsze gospodarczo w Grupie Wyszehradzkiej. Na tej osi, na tej linii, te państwa Grupy Wyszehradzkiej mają zawsze relacje z Niemcami. Też akurat to, że Olaf Scholz był w Pradze, no, przy sprzyjających wiatrach mógł być równie dobrze w Polsce. I trzeba pamiętać, że niemieccy politycy patrzą też na Wyszehrad i pozostali politycy w środkowej Europie patrzą na środkową Europę przez pryzmat Wyszehradu. Jest oczekiwanie, jak istnieje Grupa Nordycka, kraje Beneluxu, do pewnej koordynacji bałaganu europejskiego, ogólnoeuropejskiego, przez też mniejsze różne kluby. Do takich klubów należy też Wyszehrad. Kiedy politycy przyjeżdżają do Brukseli na ten jeden dzień podejmować decyzje, no to muszą mieć wcześniej jakieś okazje do
do konsultacji, do uzgadniania stanowisk. Więc to jest ten pragmatyczny, taki pragmatyczny, dyplomatyczny interes proeuropejski, by budować wspólne, jakby przynajmniej zrozumienie, gdzie się zgadzamy, gdzie nie zgadzamy, i kultywować ten dialog o politykach publicznych, a ich jest wiele. Wspominałem o COVID-zie, mówimy o transporcie, mówimy o cyfryzacji, mówimy o rynkach pracy, o imigracji, znaczy przyjmowaniu też uchodźców z Ukrainy, to jest nie tylko uchodźcy z Ukrainy, ale tak naprawdę kraje Grupy Wyszehradzkiej rywalizowały wcześniej o pracownika ukraińskiego ze względu na niskie bezrobocie i potrzebę właśnie dalszego wzrostu. To są różne tematy, które dotyczą tak zwanych zjawisk w brain drain. Nie wiem, czy wiesz, ale bez wsparcia Grupy Wyszehradzkiej w 2012 roku koordynowany był wyszehradzko strajk lekarzy. No, służba publiczna nie jest w najlepszej kondycji w żadnym z tych państw, może lepsza trochę w Czechach niż w Polsce, na Węgrzech jest najgorzej, absolutne minimum. I lekarze wyjeżdżają, a jednocześnie nie chcą wyjeżdżać, mają, wielu z nich ma taką potrzebę jednak osadzenia tutaj. No. I używając tej platformy znowu wyszehradzkiej, samoorganizowali się. Ten Wyszehrad w ogóle to jest pomysł, który bierze się jeszcze z działalności opozycyjnej, podziemnej, między, prawda, Taterników, w takiej współpracy szukania znowu innowacji politycznych. I dlatego uważam, że to przetrwa. Natomiast na pewno nie przetrwa w takiej formie, w jakiej próbował sprzedać to Viktor Orban. Pewnie szczytem kariery samej Grupy Wyszehradzkiej do tej pory było użycie jej jako trampoliny przez Donalda Tuska, bo stał się reprezentantem tej grupy, kiedy kandydował na urząd prezydenta Unii Europejskiej. I to rzeczywiście spotkało się z pewnym poparciem, uznaniem, ale wtedy, kiedy on też poniekąd napompował przez to Grupę Wyszehradzką i ją już nie był tutaj, tę próżnię wykorzystał Viktor Orban bardzo skutecznie. Węgry nic nie znaczyły do tamtego momentu i przejął tę agendę. Ja mam też sposób na Orbana, o którym muszę powiedzieć i o którym zawsze mówię. Znaczy przy sprzyjającej konfiguracji konstelacji politycznej należy, tak jak Słowaków kiedyś, zawiesić, nie spotkania Grupy Wyszehradzkiej, zostawić puste krzesło na wszystkich spotkaniach Grupy Wyszehradzkiej dla Węgrów. To będzie bardzo dotkliwy cios, nie tylko dla Viktora Orbana, ale dla Węgrów, mówiący też społeczeństwu, które patrzy, tak jak nasze społeczeństwa i na całym świecie, patrzą coraz bardziej na sąsiadów, żeby się porównywać. Dla nich, tak jak dla Słowaków kiedyś, którzy byli w ten sposób zawieszeni, byłby to bardzo ważny sygnał, pochodzący od istotnych sąsiadów. No, próbuję się zarazić swoim optymizmem Może być gorzej. Co do Grupy Wyszehradzkiej. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był Wojciech Przybylski, Visegrad Insight, redaktor naczelny Visegrad Insight. Bardzo dziękuję i do następnego spotkania, mam nadzieję. Dzięki. A teraz, proszę Państwa, chwila muzycznej przerwy. Przywołuję przed siebie cały wielki strach, aby pozbawić to mocy szkodzenia mi. Nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego. Niebo jest. Nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego. Ziemia jest. Nie boję się, nie boję się. Ogień jest. Nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego, nie boję się niczego złego. Woda jest. We'll be right back.
się wydarzyć, coś czego się obawiam. Jestem gotowy na spotkanie. Jestem nieustraszony. Jestem pełen ufności, nie boję się niczego złego, Pan Bóg. Jest! Nie boję się, nie boję się, nie boję się. Pan Bóg. Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek terra bardziej cognita. Każdy wtorek od 19:00. A Słoma i Bębnoluby śpiewali, że nie boją się. To my też się nie bójmy, proszę Państwa, przyszłości.
życzmy sobie, żeby ta przyszłość była, świetlana i coraz bardziej radosna, radośniejsza niż jest teraz, i żebyśmy z uśmiechem wspominali obrazki z takiego forum jak Karpacz, kiedy tam Kwiat Młodzieży Polskiej dyskutował przez ostatnie dni o polityce różnej. A teraz, proszę Państwa, przechodzimy do tej części programu, o której Państwo piszecie, że ją bardzo lubicie. No cóż, o gustach się nie dyskutuje. Porozmawiamy o Polexit Newsach. Ja muszę Państwu na początek powiedzieć, że potężny zawód spotkał mnie w tym tygodniu, jeśli chodzi o tygodnik Do Rzeczy. To jest mój ulubiony dostarczyciel Polexit Newsów, a oni, proszę Państwa, wyraźnie tracą formę. Zajęli się w tym tygodniu przede wszystkim domniemanymi krzywdami profesora Roszkowskiego, to zresztą widać, temat okładkowy, polowanie na profesora Roszkowskiego, ale to Państwu tego Państwu oszczędzę, bo to nie będzie temat, to nie jest temat bezpośrednio polexitowy. Natomiast zauważyć należy na pewno wstępniak redaktora naczelnego Pawła Lisickiego. Wstępniak jest pod tytułem Baty zamiast wdzięczności i pan Lisicki ubolewa nad tym, że przewodniczący Wierchownej Rady Ukrainy Stefańczuk był gościem specjalnym na kampusie Polska. No i tak, pan Lisicki jest oburzony tym, że politycy PiS-u nie zauważyli, że pan marszałek Stefańczuk był tym gościem, nie skrytykowali. No jedyny, który skrytykował, to Ryszard Czarnecki, cytowany w tym wstępniaku w ten sposób. Zauważył, że przecież polski rząd robi co może, wspiera ile wlezie, jest adwokatem i lobbystą sprawy ukraińskiej, bierze na siebie i swoich obywateli ciężar pomocy, a tu nasz najbliższy sojusznik, któremu wszystko byśmy oddali, przyjeżdża do Polski i bierze udział w opozycyjnej chucpie. To trafne spostrzeżenie. Powiem Państwu tak, no, tak się złożyło, że miałem okazję być na kampusie i miałem okazję być na sali i wysłuchać całości tego spotkania z panem przewodniczącym Stefanczukiem, i pan Lisicki najwyraźniej jest niedoinformowany, a może jego informator, pan poseł, europoseł Czarnecki jest niedoinformowany. Muszę Państwu powiedzieć, że pan Stefanczuk kilkukrotnie w swoich wypowiedziach w towarzystwie przecież opozycyjnym, i to nie jest tak, że on nie wiedział, gdzie jest, bardzo pochlebnie wypowiadał się szczególnie o nie tylko całości pomocy Polski dla Ukrainy, ale bardzo pochlebnie wypowiadał się o prezydencie Dudzie, co nie wzbudzało w tym audytorium jakiegoś aplauzu. Niemniej tu jakby dyplomacja pana Stefanczuka była daleko posunięta i bardzo omijał tematy, bo to była dyskusja z salą, dyplomatycznie wywijał się z tematów, które prowadziłyby go do jakiegoś zajęcia stanowiska w sporze polskim, i to chyba jest zupełnie naturalne. Ja także w tym programie niejednokrotnie mówiłem, że
w sytuacji Ukraińców, oni będą szukać każdego sojusznika i nie należy od nich wymagać, żeby oni się zastanawiali nad sytuacją wewnątrz Polską, jakkolwiek z całą pewnością mają na ten temat swoje zdanie i swoją wiedzę. Niemniej nic niestosownego w stosunku do rządu czy PiS-u na tym spotkaniu nie było, no chyba, że pan Lisicki oczekuje, że przyjeżdżający do Polski politycy mogą się spotykać tylko z oficjalnymi władzami polskimi. No to, żeśmy ćwiczyli w latach 80., kiedy rzecznik rządu Urban krytykował każdego, kto się spotykał z Lechem Wałęsą czy kimkolwiek z opozycji. Proszę Państwa, na pewno nie zawodzi nas, jak Państwo piszą, tygodnik rybacki, czyli tygodnik sieci. O, to Państwo widzą, ja to mam zakładki zrobione, jest ich sporo. Oczywiście też gro to jest wojna polsko-polska, ale tutaj należy przyznać, że bracia kremlowscy wyraźnie zaczynają dystansować, ku mojemu zdziwieniu do rzeczy Lisickiego w przesłaniach antyeuropejskich. Być może też decyduje o tym dobór rozmówców. No jak wiadomo, kremlowscy rozmówców potrafią dobrać. Mieli ambasadora Rosji na samym początku eskalacji działań wojennych i to chyba tą linię naznaczyło. W tym tygodniku, proszę Państwa, mamy długi, długi wywiad Michała Karnowskiego z premierem Morawieckim. Muszę Państwu powiedzieć, że tu jest ta klasyczna budowa wywiadu a la Karnowscy, czyli pytania z tezą suflujące politykowi odpowiedź. Zresztą ciekawe, czy ten wywiad odbył się naprawdę, czy może tam Dworczyk mailami załatwił, no ale to tego nie rozstrzygniemy, dokąd nie będzie kolejnej publikacji wiadomych maili. Pytanie pana Karnowskiego. W ważnym wywiadzie dla sieci, ten wywiad omawialiśmy chyba 2 tygodnie temu w tym programie, premier Jarosław Kaczyński mówił o relacjach z Komisją Europejską i KPO. Była umowa z naszej strony dotrzymana, z tamtej złamana, my się dalej cofać nie możemy. Jak pan przyjął te słowa? Pyta pan Karnowski pana Morawieckiego. I uwaga, szok, niedowierzanie. Mówię podobnie, odpowiada pan Morawiecki. Spodziewalibyście się? Dokonaliśmy pewnych zmian w duchu wypracowanego wspólnie kompromisu, poszukiwania zgody w tych trudnych czasach. Teraz musi nastąpić refleksja po stronie naszych partnerów. Umowę złamali? Pyta pan Karnowski. Myślę, że tak właśnie chcą zrobić. Czyli pan premier nie potwierdza, że umowa jest złamana, tylko antycypuje, że będzie złamana. Są zakładnikami swojego strachu, swoich radykałów. Zresztą radykałowie z różnych kierunków łączcie się. To widoczna dla mnie gołym okiem cecha charakterystyczna tej fazy sporu. Jak będzie na koniec, zobaczymy. Wcześniej czy później? Słuchajcie Państwo, to ważna deklaracja premiera. I tak wszystkie pieniądze dotrzymamy. Teraz zaś jesteśmy w pewnym procesie. Pan premier nie rozwinął się, o jaki proces chodzi, no ale w jednym z kolejnych pytań pan Karnowski mówi tak. Czy w ocenie pana premiera w sytuacji dzisiejszej blokady wypłat dla Polski mamy jakieś możliwości reakcji?
Padają tu różne propozycje, zatrzymanie transformacji energetycznej, bo przecież to środki z KPO miały ją także finansować, zamrożenie wpłat polskiej składki do budżetu unijnego. Wiemy, że potencjały są nierówne, ale może warto zagrać bardziej twardo. Ja tylko chcę Państwu zwrócić uwagę, bo dla mnie bohaterem większości wywiadów pana Karnowskiego jest pan Karnowski, bo on często więcej mówi niż ten, z którym rozmawia. Zobaczcie Państwo, on na złość Unii Europejskiej zatrzyma transformację energetyczną. Czyli co? Będzie szkodził Polsce, zakładając, że to zmartwi kogoś w Unii Europejskiej. Będzie latał boso po śniegu na złość Unii Europejskiej. Będzie trzymał nas, proponuje, żeby trzymać nas w strukturach energetycznych sprzed 50 czy 80 lat, bo to pewnie ze złości Unii Europejską. A fakt, że brak tej transformacji szkodzi Polkom i Polakom, to już pana Karnowskiego nie obchodzi. No ale tutaj pan Morawiecki zaczyna tonować zapędy pana Karnowskiego. Powiedzieć, że potencjały są nierówne, to nic nie powiedzieć. Unia Europejska to jednak obok Stanów Zjednoczonych najsilniejszy układ gospodarczy świata. My jesteśmy, to oczywiście będzie wiersze Morawieckiego pisane w Excelu, my jesteśmy stabilną gospodarką, ale poddaną napięciom w obecnej sytuacji kryzysowej. Jeśli kraj jest beneficjentem netto, a Polska jeszcze jest, to wstrzymywanie składki nie ma żadnego sensu, bo zaraz to sobie odbiorą, na dodatek z karami, nie płacąc po prostu faktur za poszczególne projekty. Popatrzcie Państwo, to jednak jesteśmy beneficjentem netto, wbrew temu, co koledzy pana Morawieckiego tak mniej więcej raz w miesiącu obwieszczają z panem Kowalskim na czele, że jednak nie. Każdy, kto zna Unię Europejską, wie, iż polityka klimatyczna jest najważniejszą częścią wszystkich obecnych jej działań gospodarczych i regulacyjnych. Podoba nam się czy nie, tak jest. Wyjście z polityki klimatycznej, z ETS, to więc wyjście z niemal wszystkiego, finalnie także z samej Unii. I popatrzcie Państwo, że Morawieckiemu zdarza się zapewne przez przypadek prawdę powiedzieć. Ale pan Karnowski nie ustępuje. A może chodzi o wykorzystanie okazji, budowę europejskiego, niemieckiego, w istocie scentralizowanego państwa. I dlatego trzeba teraz złamać Polskę. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz mówił o tym już kilkukrotnie. No i dyplomatycznie pan Morawiecki. Być może ktoś próbuje wykorzystać sytuację i wymusić przeprowadzenie zmian, które w normalnych okolicznościach nie miałyby szans, jak rezygnacja z zasady jednomyślności, obowiązująca zresztą w niewielkiej części tematu. Tak stonował to ktoś, proszę Państwa, ktoś. Natomiast tenże tygodnik rybacki przynosi nam także tekst Konrada Kołodziejskiego pod tytułem Kto pokona zimę? I pan Kołodziejski pisze w nim między innymi. Płacimy za cudze błędy. Nie ma chyba sensu wyjaśniać, że zapewne nie bylibyśmy dziś jako Europa w tak kiepskim położeniu, gdyby nie wieloletnie przywództwo Niemiec, które chcąc oswoić Moskwę, a przy okazji sporo na tym zarobić, doprowadziły stary kontynent do fatalnego uzależnienia dostaw energii z Rosji. Proszę Państwa, wydawałoby się, że nie ma sensu wyjaśniać, że Polska jako były kraj bloku sowieckiego była w obrębie RWPG
i własnych zależności od Rosji w całości uzależniana od wymiany w obrębie tego bloku. Więc cały gaz mieliśmy z Rosji i przez wiele, wiele lat była mowa o nie tyle o odcięciu się od gazu z Rosji, ile o dywersyfikacji. Nie byliśmy w Unii Europejskiej, kiedy ten problem stawał, bo myśmy mieli gaz importowaliśmy tylko z Rosji. Mieliśmy własną produkcję gazu, tak jak i dzisiaj mamy, niewystarczającą oczywiście dla naszych potrzeb, a wszystko, co importowaliśmy, importowaliśmy z Rosji. Czy to było efektem błędów Niemiec, czy to przypadkiem nie było efektem tego, że Polska Rzeczpospolita Ludowa była w RWPG i była państwem wasalnym wobec Rosji? Czy przypadkiem nie jest tak, że rząd, który z całą pewnością pan Kołodziejski kocha, zaprzepaścił i zablokował mnóstwo inicjatyw związanych z transformacją energetyczną, zablokował farmy wiatrowe morskie, zablokował farmy wiatrowe lądowe, znowelizował dwukrotnie ustawę prosumencką w sposób taki, żeby nie opłacało się instalować mikroinstalacji fotowoltaicznych na naszych domach. Czy te decyzje PiS-u wynikały z przywództwa Niemiec w Unii Europejskiej? Nie. Te decyzje PiS-u być może wynikały z ich indolencji, a być może z innych przyczyn, ale nie sądzę, żeby z Niemcami miało to coś wspólnego. Bardzo, bardzo wątpię. Pan Kołodziejski odnosi się także do środków z KPO. Oczywiście byłoby znacznie lżej, gdyby Polska otrzymała obiecane środki z Krajowego Planu Odbudowy. Wszystko jednak wskazuje na to, że urzędnicy unijni, łamiąc wcześniejsze ustalenia, tych pieniędzy nam nie wypłacą, przynajmniej dopóki u władzy znajduje się obecny rząd. Premier Morawiecki zaproponował też zamrożenie cen w systemie handlu emisjami ETS na najbliższe 2 lata, co mogłoby zredukować gwałtowne podwyżki energii. To jest bzdura, bo proszę Państwa, ceny w handlu emisjami spadły, a rachunki nam rosną, więc widocznie na rząd PiS takie fakty jak obniżka cen emisji nie oddziaływują i na spółki, które mają we władaniu. Pierwsze reakcje Brukseli na tę propozycję są niezbyt zachęcające, co wobec obstrukcji środków z KPO w ogóle nie dziwi. Ręce opadają. Proszę Państwa, oni, przecież nie nas, ale tych swoich wyznawców po prostu oszukują. Ludwina pisze, zablokowali farmy wiatrowe na morzu. Nie słyszałem, na lądzie owszem. Polecam hasło Orlen, Obajtek, BMW w Google. I będzie wszystko wiadomo. I zerwane kontrakty, za które jeszcze będziemy płacić w arbitrażu. Chodziło o to, żeby przejąć morskie farmy do spółek państwowych i zniechęcić inwestorów prywatnych. Zniechęcono te farmy, już by istniały pod światłym przywództwem Obajtka, są zapowiadane na 2026, czyli jeszcze chwilę nam to zajmie. No właśnie, Ben Kruczek pisze, Rydzyk woli swoją geotermię opalaną węglem. No to jest właśnie taka transformacja a la PiS. Transformacja energetyczna a la PiS. No i proszę Państwa, coś, co jest moim zdaniem creme de la creme, no naprawdę, coś, co jest
Szczerze powiem, piękne i unikalne. Znowu giganci. Jacek Karnowski rozmawia z profesorem Zdzisławem Krasnodębskim, europosłem Prawa i Sprawiedliwości. Pan Krasnodębski, tytuł tego wywiadu to jest: dzisiejsza Unia Europejska to Unia strachu. I znowu powtarza się ta sama technika tych pytań niebywale dociekliwych z tezą. Czy opozycja naprawdę nie widzi zagrożeń płynących z Zachodu? Pyta pan Karnowski. Ci najbardziej szczerzy uważają, że skoro walczymy z agresywną Rosją, to musimy się zgodzić na wszystko, co płynie z Zachodu, z Brukseli, z Unii Europejskiej. To jest w gruncie rzeczy całkowity serwilizm. I uwaga, pytanie Jacka Karnowskiego. Chcą być zarządcami prowincji? Tak, odpowiada pan Krasnodębski. Już tego nie skrywają, a ten proces prawdopodobnie się nasili, bo wojna, podobnie jak pandemia, zostanie wykorzystana do tego, by jeszcze bardziej scentralizować Unię i pozbawić państwa takie jak Polska możliwości wpływania na decyzje. Krótko i na temat. Co więc należy robić w tej dramatycznej sytuacji? Pyta pan Karnowski. Odpowiada pan Krasnodębski. Trzeba bronić obecnych traktatów, ale też trzeba dążyć do powiększenia Unii Europejskiej, ponieważ Unia poszerzona o Ukrainę, Gruzję, państwa bałkańskie dawałaby nam możliwość budowy innej większości, ale do rozszerzenia na obecnych warunkach i w ramach ściśle określonych kompetencji instytucji unijnych. Nie do końca wiem, o które Bałkany tam chodzi, o Serbię chyba, bo chyba ona została. I nie wiem, skąd śmiałe założenie pana Krasnodębskiego, że są państwa, które chciałyby wejść do Unii Europejskiej po to, żeby stać się antyunijne i rozwalać tę Unię Europejską. Chyba takich państw nie ma. No i znowu pan Karnowski. Może w tej ciężkiej chwili należy zrobić tak, jak zaproponował na łamach tygodnika Sieci Bronisław Wilczyn. Przestać grać w pomidora i zacząć otwarcie mówić o alternatywnych scenariuszach, odrzucając wszelkie tematy tabu. Pan Krasnodębski mówi nie. Naszym celem musi być walka na terenie Unii. Nie wiemy oczywiście, w jakim kierunku będzie się zmieniała forma polityczna tej struktury. Unia Europejska jest dziś inna niż przed 8 laty, kiedy zostawałem posłem. Czyli nie, proszę Państwa, my będziemy rozwalać Unię, a nie szukać alternatyw. To jest pewna zmiana w myśleniu pana Krasnodębskiego. No i później pan Krasnodębski stawia tezę, że Unia zmierza w kierunku gospodarki planowej i dominacji polityki nad gospodarką. I mamy także rodzący się nacjonalizm. Nacjonalizm? Pyta pan Karnowski, nawet jego to zaskoczyło. Tak zwany unijny nacjonalizm, czy też unijny szowinizm, zawsze gotowy zmiażdżyć każdego, kto próbuje się przeciwstawiać. Czyli mamy, proszę Państwa, w końcu ktoś zacznie walczyć z nacjonalizmem, będzie to pan Karnowski z panem Krasnodębskim, którzy będą zwalczać nacjonalizm europejski. Czy nadchodzi moment, i tu jakby pan Karnowski przywołuje pana Krasnodębskiego do porządku, bo ten się tam wykręcał trochę od odpowiedzi. Czy nadchodzi moment, w którym Polska powinna uderzyć mocniej?
Grozi nam scenariusz, w którym opozycja będzie machała pieniędzmi z KPO, a rząd będzie mówił o suwerenności. Może trzeba zawalczyć na przykład o tani prąd, o jakiś konkret. Za każdym razem mamy mniejsze pole manewru, mówi pan Krasnodębski. Mogliśmy teoretycznie nie zgodzić się na plan odbudowy. Ja się ku temu osobiście skłaniałem, przewidując, że to będzie narzędzie tortur. To jest ciekawa teza, to trzeba by było wytłumaczyć, trzeba by było przetłumaczyć na wiele języków i pokazać w krajach, które już korzystają, już skorzystały, już czerpią środki z planu odbudowy, żeby się wypowiedziały, jak bardzo jest to narzędzie tortur dotkliwe, bo mam wrażenie, że tacy Hiszpanie na przykład nie mają poczucia, że to jest narzędzie tortur. Jednak jakie byłyby koszty polityczne, gdyby pozostałe kraje zawarły umowę międzyrządową? Mielibyśmy wielką awanturę z zarzutem, że nie wzięliśmy pieniędzy, które nam oferowano. Jeśli popełniliśmy błąd, to później. Należało przygotować społeczeństwo do obecnej sytuacji. Powiedzieć, że te pieniądze nie są pewne do końca. Bardzo długi ten wywiad. Jest naprawdę bardzo wiele kwiatków polexitowych. No i tutaj oczywiście już cytowałem, ponieważ wynikało to z kontekstu rozmowy z Wojciechem Przybylskim na temat tego, że jest ważnym problemem, że premier Czech jest z naszej rodziny politycznej, ale ma koalicjantów z innych grup, ma więc trudną sytuację i tak jest w całej Europie, rządzą koalicje, które łatwo rozgrywać. Wyjątkiem są Polska i Węgry, gdzie rządy są jednopartyjne. I dlatego nas nie da się tak prosto rozegrać. Czyli proszę Państwa, jedyna nasza nadzieja w rządach jednopartyjnych. Monopartia, proszę Państwa, monopartia to jest to, co nas będzie ratować przed Europą. Proszę Państwa, ale można na rzecz spojrzeć, jak udowadnia tygodnik sieci, jeszcze z jednej strony. Jeszcze z jednej strony można na rzecz spojrzeć, a mianowicie czas szykować się na niemożliwe. U-exit. Pan Dariusz Matuszak napisał taki tekst. Jako motto tego tekstu to Państwu powiem, bo to jednak wątki humorystyczne uważam trzeba wprowadzać. Dał cytat z Arki Noego Jacka Karczmarskiego: budujcie arkę przed potopem, niech was nie mami głupców chór, budujcie arkę przed potopem, słychać już grzmot burzowych chmur. To jest motto. A w tekście czytamy. Dyskusja o możliwym rozpadzie Unii i przygotowywanie się na niego są jak pisanie polisy ubezpieczeniowej, tworzenie procedur powypadkowych zasad zarządzania kryzysem. Oznacza też wskazywanie przyczyn, dla których Unia Europejska może się rozpaść, a więc jest rozmową o tym, jak ją ratować. Żadne bowiem zaklęcia, żadne słowa, chwalby i deklaracje poddaństwa nie zmienią tego, że Unia popadła w najgorszy stan w swoim krótkim życiu. Na opisanie chorób, które ją trawią, brakowałoby internetu. Tak, proszę Państwa, Unia Europejska się rozpada. Od 18 lat jesteśmy członkiem wspólnoty, ta zaś nieprzerwanie od lat 14 jest w kryzysie. To dłużej niż trwały rządy hunty Jaruzelskiego czy jej pomiotów. Kryzys nie jest już słowem adekwatnym, bo przecież oznacza negatywne odstępstwo od normy. My zaś mamy do czynienia z chronicznymi problemami. Zapaść, tak proszę Państwa, zapaść jest normą i można
tylko spierać się o definicje, zakresy pojęć opisujących kondycję Unii Europejskiej jako organizmu, poszczególnych jej części, a więc prowincji, którymi Bruksela chce władać. Dalej jest szeroki opis, powiedziałbym tak, pachnie plagiatem szeroki opis tego, jak bardzo Unia Europejska się rozpada. To pobieżny opis ledwie jednego kryzysu, z którego Unia się nie podniosła, mowa o kryzysie uchodźczym. To kolejny wielki problem, który Unia Europejska sobie zafundowała, nie tylko realizując politykę otwartych granic, sama go sprowokowała, popierając arabską wiosnę. Straszne, wbrew Rosji. Podżegając do wojen na Bliskim Wschodzie i w Afryce, rojąc sobie, że jak zbombarduje się Libię, zabije Kaddafiego, to tam zapanuje szczęśliwość radosnej, liberalnej demokracji. No więc nie ma Libii, są tylko walczące o terytoria klany i największy na świecie targ niewolników. Powstał też szlak, by miliony mogły wędrować z Afryki subsaharyjskiej na wybrzeże i płynąć do Europy. Tłumy z Bliskiego Wschodu to też efekt rozgnieconej tam wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi wojny. No to już mamy, proszę Państwa, Russia Today. Russia Today 1:1. Kto może przeprowadzać Europę przez wichry i burze? Rządy poszczególnych państw? Bo ratuj się kto może, czy też Komisja Europejska? Nie ma nikogo, kto mógłby mówić w imieniu wspólnoty. Jakże aktualne jest stare pytanie Kissingera. Do kogo w Europie zadzwonić, jak się chce coś załatwić? Są tylko słabi i nieudolni, jak von der Leyen i Michel, których nawet własne kraje się pozbyły. Czy ktoś widzi te tuzy mające powieść 440 milionów mieszkańców Unii? W tym samym numerze, proszę Państwa, można przez 3/4 numeru krytykować wszystkie propozycje, które mają doprowadzić do ujednolicania politycznego i przyspieszania procesu decyzyjnego w Unii i wielki, wielki tekst, który udowadnia, że Unia się rozpada dlatego, że decyzje są między innymi dlatego, że decyzje są podejmowane za wolno i nie ma tutaj osób odpowiedzialnych. Proszę Państwa, pan Matuszak w tym rybackim tygodniku mówi nie mniej, nie więcej. Unia Europejska się skończyła. Unia Europejska się rozpada. Nie ma co się zastanawiać nad Unią Europejską. Trzeba natychmiast wymyśleć, co dalej. Tu wiele do wymyślania nie ma. Dlaczego ja mówię, że to jest... plagiatowe, ponieważ to wszystko o tym rozpadzie Unii Europejskiej możemy przeczytać od mniej więcej 15 lat w pismach politologów kremlowskich. Możemy także przeczytać w książkach i tekstach amerykańskich konserwatystów, niechętnych Unii Europejskiej. Umiarkowanie niechętny był Kissinger, ale często pisało, że ona się rozpada. Bardzo niechętny był Friedman, który w ogóle twierdził, że to nie ma racji bytu i prorokował chyba w 2011, że Unii Europejskiej został rok. Tak, proszę Państwa. Z tym końcem Unii Europejskiej jest trochę jak z końcem świata. Każdy z nas z tych końców świata już trochę przeżył. No i tutaj pan Matuszak jakby zrobił streszczenie tych poglądów. Unii już nie ma, w zasadzie nie ma o czym dyskutować.
To jest projekcja marzeń. To jest projekcja marzeń rosyjskich i to jest projekcja marzeń altprawicy powiązanej z Rosjanami. W interesie Rosji, co oni jasno zresztą i precyzyjnie formułują, jest brak Unii Europejskiej jako podmiotu. Rosjanie widzą świat, chcieliby widzieć świat jako po staremu, czyli jako rywalizację Rosji i Stanów Zjednoczonych. W tej chwili jedyne, co dopuszczają, to trzeci podmiot, czyli Chiny. Natomiast Europa im zupełnie, Europa jako byt, jako potęga gospodarcza, jako ewentualny byt polityczny, strasznie im zaburza wizję świata. Konserwatywni myśliciele amerykańscy oczywiście w interesie Stanów Zjednoczonych nie chcą mieć silnej Europy, co nie oznacza ich niechęci do państw europejskich jako takich, ale wolą rozmawiać osobno z Niemcami, osobno z Polakami, niż w którymś momencie być zmuszonym do rozmowy z Europą jako taką, bo Europa jako taka jest potęgą. Którą to potęgą nie jest Polska, nawet Niemcy nie są potęgą w rozmowie ze Stanami Zjednoczonymi. Także proszę Państwa, pan Matuszak przekonuje nas, że nie musimy myśleć o polexicie, bo Unia Europejska sama się rozsypie. Mam wrażenie, że cytując Amerykanina w końcu, Marka Twaina, że pogłoski o śmierci Unii Europejskiej jednak są głęboko przesadzone i sądząc po tym, jak bardzo często ta śmierć była zapowiadana, to chyba jeszcze, moi drodzy, nie teraz, moja droga altprawico i drodzy Rosjanie. Proszę Państwa, ja czytam te głosy, że mam przestać, że, no ale to są polexit newsy. No ja nie znajdę optymistycznych polexit newsów, bo to musiałbym zmienić formułę tego programu. No proszę Państwa, no, spróbuję tak pół optymistycznie. No to jak optymistycznie, to optymizmem zaraża pani minister Moskwa, która mówi, że my sobie ze wszystkim damy radę. I w ogóle nie ma o czym mówić. Pani Moskwa pytana o pomysł szefowej Komisji Europejskiej dotyczący wprowadzenia opłaty solidarnościowej pobieranej od koncernów energetycznych, dzięki której państwa członkowskie miałyby udzielać wsparcia gospodarstwom domowym znajdującym się w trudnej sytuacji. Minister klimatu wskazała, że to kolejny pomysł, który jest w kompetencjach państw. My najlepiej wiemy, jak wygląda nasz system energetyczny, jak działają spółki, czy mają zyski, czy ich nie mają i po raz kolejny nie potrzebujemy pani przewodniczącej Komisji Europejskiej, żeby nam to wyliczała, a nie daj Boże jeszcze kierowała te środki do budżetów unijnych. No, ja państwu powiem tak. Nie mam pewności, czy pani Moskwa mówi prawdę, jak mówi, że wie, co się dzieje. Polski rząd pokazywał, że nie wie, co się dzieje. Przypomnijmy sobie wstrzymanie pracy z przyczyn przecież kryzysu energetycznego, kryzysu w dostawach gazu, wstrzymanie pracy zakładów azotowych w Puławach i Anwilu, który jest własnością Orlenu, gdzie polski rząd nie zauważył, że ważnym produktem ubocznym jest dwutlenek węgla, bez którego nie istnieje polski przemysł spożywczy. Więc oni zatrzymali produkcję nawozów, nie wiedząc, że zatrzymują pracę przemysłu spożywczego, w związku z czym musieli się wycofać. Więc ja tu mam pewne wątpliwości co do tego, czy jak pani Moskwa mówi, że my wiemy, to naprawdę wiedzą.
szefowa Komisji Europejskiej poinformowała w środę, że zaproponuje wprowadzenie w Unii Europejskiej obowiązkowego ograniczenia zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu oraz wprowadzenia limitu cenowego na rosyjski gaz. No i pani Moskwa w Polsat News powiedziała tak: absolutnie będziemy przeciwko. Każde przedsiębiorstwo ma prawo podejmować decyzje samodzielnie. Każde państwo w polityce energetycznej ma swoje własne kompetencje. Rozumiemy, że pani przewodnicząca by chciała, żebyśmy oszczędzali energię i może apelować, może zachęcać, może pokazywać dobre przykłady, ale nie ma żadnych kompetencji, żeby jakiekolwiek państwo do tego zmuszać. Ja, proszę państwa, powiem wam tak, że momentami to już mi nerwy siadają, serio. Gdzie tu jest jakieś zmuszanie? Jest propozycja na stole. Propozycja, na którą muszą się zgodzić państwa, więc tu nie ma żadnej ingerencji w kompetencje państw członkowskich, jest propozycja wspólnego działania. Ja wiem, że do ludzi pokroju pani Moskwy, czy reszty tego całego PiS-u, coś takiego jak wspólne działania, oni tego nie rozumieją. Oni przecież nawet jak przywłaszczają sobie różne rzeczy, to samodzielnie, oni wspólnie, zauważcie, oni wspólnie nie przywłaszczają, tylko każdy dla siebie. Co oni nie mają pojęcia, co to znaczy wspólne. Są propozycje, które wspólnie można przyjąć bądź wspólnie odrzucić. Dlaczego pani Moskwa nie chce rozmawiać o propozycji, tylko zaczyna płakać, że ktoś wchodzi w jej kompetencje? Nie mam pojęcia. Znaczy mam pojęcie i państwo też pewnie wiecie, dlaczego tak jest. No i chcieliście tego optymizmu, to minister Moskwa oceniła, że Polska poradzi sobie z problemami na rynku energetycznym lepiej niż wiele państw europejskich. Chcieliście optymistycznie? Pani Moskwa mówi, mamy infrastrukturę, od lat się przygotowujemy do uniezależnienia od Federacji Rosyjskiej i owszem, doceniamy apele pani przewodniczącej, każdy ma prawo zachęcać do dobrych praktyk, ale my sobie poradzimy lepiej niż państwo europejskie. Jest optymistycznie, państwo ocencie sami, czy uwierzyć na słowo. Ja powiem uczciwie, mam pewien problem. Pani Moskwa nie zajmuje się energetyką, nie zajmuje się problemami, zajmuje się tylko jakąś nieustającą wojną z Unią Europejską. Wolałbym, żeby pani Moskwa zajęła się tym, co leży w jej formalnych kompetencjach, abstrahuję od tego, czy ma merytoryczne kompetencje, bo nie daje się ocenić, nie rozmawia o problemach. Jeżeli pani Moskwa uważa, że my z pełnymi magazynami na 3 miliardy metrów sześciennych gazu poradzimy sobie lepiej od tych, którzy mają na przykład magazyny na 20 parę miliardów metrów sześciennych, to ja nie jestem pewien. Jeżeli poradzimy sobie w ten sposób, że po cichu zdejmiemy wszystkie normy związane z paleniem, nie tylko z gospodarstw domowych, ale także z elektrowni, to nie jestem pewien, czy to jest dobre radzenie sobie z kryzysem energetycznym. Jeszcze raz powtarzam, nie tylko w domach, ale także w elektrowniach będzie można palić wszystkim bez przestrzegania norm czystościowych. Czy w umysłach miłościwie nam panujących może przemknąć, zagościć taka refleksja, że jak my z tych kominów wypuszczamy to całe świństwo, to ktoś w wyniku tego umiera? Obawiam się, że nie. Nie, bo tu wymagana by była elementarna umiejętność kojarzenia faktów. No i proszę państwa, na deserek tego przeglądu, nie wiem dlaczego nieobecna do tej pory, bo nie pamiętam, żeby była obecna w tym programie, ale przecież znacząca postać, jaką jest Joanna Lichocka.
Joanna Lichocka na portalu niezależna.pl była uprzejma napisać. Wszystko to zatem nie tylko walka polityczna w sytuacji ostrej rywalizacji partyjnej. Przyznają to zresztą mimochodem sami politycy Platformy, gdy mówią, że pieniądze z KPO popłyną do Polski, gdy zmieni się rząd. Mamy do czynienia z jasno postawionym ultimatum. Zmiana władzy na tę reprezentującą interesy Berlina i co najmniej nieprzeszkadzającą interesom Kremla. Albo, jak ujął to Donald Tusk, gospodarcze i społeczne tsunami. Na spór z Unią Europejską należy więc patrzeć w kontekście suwerenności państwa, dziś wprost zagrożonej. Tu już nie chodzi o wpływanie na ustawodawstwo dotyczące sądownictwa, lecz o podporządkowanie władzy w państwie interesom zewnętrznym. Kraj, w którym wymusza się zmianę rządu, nie jest państwem suwerennym. Te słowa Jarosława Kaczyńskiego z jednego z ostatnich spotkań z wyborcami są oczywistą oczywistością. Najbliższe miesiące i nadchodzące za nieco rok głosowanie postawią Polaków przed wyborem. Niekoniecznie za sprawą totalnych mediów świadomym dla wszystkich. Czy będziemy mieli własne państwo, czy raczej zgodzimy się na niemiecko-rosyjskie kondominium? Proszę Państwa, i jeśli chodzi o wybór polexitowca tygodnia, to ja chcę Państwu przedstawić kandydatury, co do których na razie nie widziałem na czacie, żebyście na to wpadli. Chcę postawić kandydaturę Joanny Lichockiej za przypomnienie czegoś, czego od lat żeśmy nie słyszeli. Polsko-niemiecko-rosyjskiego kondominium. To była taka narracja skrajnej, egzotycznej prawicy już od lat 90. Takie różne stronnictwa narodowe o tym mówiły i tak dalej. W którymś momencie to zostało przejęte, przepraszam, zostało przejęte to określenie przez PiS, ale potem zaniechane. I teraz wraca za ten wielki comeback, za ten wielki powrót Polska jest najważniejsza dla mnie, nie dla nich. Niemiecko-rosyjskie kondominium nominuje panią Lichocką, a jako drugą kandydaturę, za chwilę Państwu poddamy to pod głosowanie, nie będzie dzisiaj Krasnodębski. Krasnodębski już kilkukrotnie był polexitowcem. Proszę Państwa, zapytania, które zadał Morawieckiemu i które zadał Krasnodębskiemu, ja nominuję pana Karnowskiego. Moi drodzy, jak ktoś zadaje takie pytania, to naprawdę nieważne, kto i co odpowiada. Same pytania prowadzą prosto do polexitu. Czyli proszę Państwa, mamy, i zapraszam do głosowania, mamy proszę Państwa Joannę Lichocką i Jacka Karnowskiego jako konkurentów do tytułu polexitowca bądź polexitówki tygodnia. Ja, proszę Państwa, damy sobie w tej chwili, patrzę na czas, dwie minuty muzyki po to, żeby Państwo mogli spokojnie zagłosować. Thank you.
I proszę Państwa, ostatnie chwile głosowania. Kto jeszcze nie zagłosował, to jest ostatni moment. Na razie prowadzi Jacek Karnowski 67%, 33% Joanna Lichocka, ale jeszcze te 30 sekund, proszę Państwa, ostatnie głosy. Może są jacyś fani którejś ze stron, którzy nie zagłosowali, bo czas nam się kończy, czas nam się kończy. Proszę Państwa, ogłaszam koniec głosowania. Wygrał Jacek Karnowski 64% głosów, przegrała Joanna Lichocka 36% głosów, ale myślę, że pani Lichocka jeszcze do nas wróci i będzie miała okazję się odegrać, ale musicie Państwo przyznać, ja nie przeczytałem nawet 10% tych pytań, ale te pytania Jacka Karnowskiego to jest poezja sama w sobie, naprawdę. Takie pytania, człowiek może pójść na ten wywiad nie wiedząc o co chodzi. W każdym pytaniu jest od razu odpowiedź prowadząca prosto do celu. Mam wrażenie, że politycy PiS mogą tak spokojnie pójść do Karnowskiego na rozmowę, ponieważ Karnowski zawsze im zada pytanie, z których będą wynikały odpowiedzi zgodne z linią partii. To jest, proszę Państwa, duża wartość, bo tak ten musiałby się przygotowywać, dowiadywać na Nowogrodzkiej. A co my myślimy o tym? Co myślimy o czym innym? A Jacek Karnowski załatwi temat, od razu wiadomo, co mówić, wiadomo, co powiedzieć. Zatem Jacek Karnowski dziś tegotygodniowym polexitowcem serdecznie gratulujemy. Proszę Państwa, a ja już muszę kończyć, ponieważ za chwilę Dominika i to jest wojna. Ja Państwa ze swojej strony zapraszam na niedzielę na rozmowę Celińskiego. Moim gościem będzie redaktor Piotr Najsztub, a porozmawiamy sobie o kondycji mediów w Polsce, mediów mainstreamowych. Jak Państwo zapewne wiecie, chyba mi się nie uda, na pewno mi się nie uda w poniedziałek odwiedzić Piotra Najsztuba w Tok FM, zatem Piotr Najsztub w niedzielę odwiedzi mnie i Państwa w Resecie Obywatelskim, serdecznie zapraszam, a ja już dziękuję, oczywiście zapraszam za tydzień na Bez Wyjścia, pewnie już w komplecie, bo przez tydzień mamy nadzieję, że Radek już wycelebruje swoje urodziny właściwie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego Radku. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Kłaniam się Państwu nisko. To było Bez Wyjścia i Marcin Celiński. Reset Obywatelski. Chodzimy do siebie i jak zawsze zdumieni, że odmienił nas czyjś dłoni dotyk. Odchodzimy bezradni poprzez zieleń swych źrenic, przez milczenie strzeliste jak gotyk. Kocham cię nieprzytomnie przez świtu uchylone drzwi. Chodzimy do siebie i nikt o nic nie pyta. Cisza planet nam ciała.
szczęśliwy. Niemych wyznań unosi się zapach. I mijanie się z sobą na swą miłość patrzymy bezradnie. Jak złączone nadzieją, chociaż zawsze osobno, na dwóch brzegach świecące latarnie.